No to witamy w kolejnym potężnym materiale z serii World's Battlecry 3. Rozpoczynamy nową serię. Kampania fabularna od KKP. Kampania nazywa się Nowa Ziemia. Ze mną jest Edwin. Witam, witam w roli komentatora i nie wiem, bo zazwyczaj to jest loża szyderców, ale jak na singlu to nie wypada, więc. Dobrze. No i w kampanii kampania będzie się składać z około 11 misji. Pierwsza mapka będzie grana bez bohatera. Następne mapy będą z bohaterem imperialnym druciarzem albo imperialnym kupcem, jeszcze zobaczymy. No i zacznę od wprowadzenia do kampanii. Niemal 40 lat po zapieczętowaniu Gorgona, piątego jeźdźca apokalipsy, w jego własnej żelaznej fortecy, przez naszego bohatera pod koniec kampanii w WBC3, Eteria wkracza w okres pozornego pokoju od prastarego zła. Nowo koronowany cesarz Lysei z domu Cerberinów, jeden z trzech głównych domów w Imperium Lysańskim, obok domu Lysańskiego oraz domu Quintińskiego. Dzień po wstąpieniu na tron osłabionego i zmęczonego wojną Imperium organizuje nową wyprawę na kontynent znajdujący się na południu, co całkowicie szokuje populację oraz szlachtę całego Imperium, gdyż dom ten znany był raczej za przeciwników gwałtownej ekspansji. Veles Lok, pochodzący z jednego z mniejszych domów Imperium Lysańskiego, zostaje wybrany przez cesarza jako przywódca nowej eskapady. Za tymi działaniami cesarza leżą jednak też inne powody. Głównym z nich jest uciszenie wiecznie niezadowolonej szlachty, pragnącej nowych podbojów i odzyskania zabranych i zdewastowanych terytoriów. Cesarz jednak nie jest głupi. Wie, że Imperium Lysańskie jest teraz zbyt słabe, a działania tą drogą wykrwawiłoby jego państwo do nieuchronnego upadku. Potrzebował więc czasu. Czegoś, co był w stanie zyskać odwróceniem oczu w zupełnie inną stronę, podczas gdy on sam zajmie się odbudową podniszczonego imperium. Oczekiwania względem nowego cesarza, ale zarazem nowego, prawie nieznanego przywódcy eskapady są więc olbrzymie. Oficjalnymi celami nowej wyprawy jest utworzenie nowego imperialnego przyczółku, które ma wzmocnić imperialną gospodarkę oraz jej zaplecze militarne, ale także, jeśli możliwe, nie wciągnie sił imperialnych w kolejne wojny, na które i tak nie ma już środków, tak jak się to działo w przeszłości za sprawą Nowej Selentii i terenów na wschód od niej, gdzie rozpoczął się konflikt ze Srati. I chociaż nowa wyprawa zyskała przychylność opinii publicznej, a także i szlacheckiej, samo jej wsparcie materialne i militarne było minimalne. Nasz bohater, młody imperialny kupiec, postanawia wesprzeć tą inicjatywę, zapewniony słowami cesarza oraz kupieckimi prawami i udogodnieniami, jeśli misja na południe się powiedzie. Kupiecki instynkt został więc przekupiony widmem ogromnego zarobku, a jego młoda krew wezwała rządzą przygody w nieznane. Wpleciony w sieć intryg wiedział, że misja powierzona Velesowi Lok, a wsparta przez niego samego, będzie ekstremalnie ryzykowna i niebezpieczna, a jej zakończeniem najprawdopodobniej będzie powrót na tarczy niż z tarczą. Tak jak i ty, do wyprawy zostali zwabieni również odwieczni sojusznicy Imperium w postaci raczej niewielkiego oddziału bartońskiego zakonu rycerskiego, którzy przeszli pod dowodzenie Velesa oraz grupy krasnoludów, rzemieślników, kupców, wygnańców, a także uchodźców, którzy szukali nowego domu z dala od problemów Starego Świata. Wśród nich wyklarował się też nowy przywódca tejże grupy, krasnoludzki wojownik o imieniu Torm Tesar. Nie da się ukryć, że i ich omamiły słowa o nowych, nieznanych krainach i bogactwach, po które należało tylko sięgnąć. Rok po cesarskim ogłoszeniu całość eskapady wyrusza ze stołecznego portu na kupieckich statkach, a wraz z nim wszyscy jej uczestnicy. Po 2 tygodniach ciężkiej żeglugi dostrzeżono nowy ląd. No i No przechodzimy cóż, do gry. podobał mi się ten akcent na Bartońskiego. Dobrze, że wyłapałeś to. Pozdro dla kumatych. No to ruszamy.
Nareszcie dotarliśmy. Prawie zapomniałem, jak bardzo uwielbiam stały ląd. Nasi ludzie rozłożyli już niewielki obóz, a także wykonali wstępny zwiad. I jakie są wieści? Pełno panoszącego się szkaractwa, roznoszącego wszelkiego rodzaju choroby. Prawie jak w domu. Na nasze szczęście wygląda na to, że są mocno zdezorganizowani. Naszym głównym przeciwnikiem w tym regionie będą gobliny. Wygląda na to, że ich główne obozowisko znajduje się na wschodzie. Myślę, że powinniśmy wykorzystać najemników do tego zadania. W ten sposób oszczędzimy nasze główne siły przed chorobą, które te stworzenia roznoszą. Moi ludzie zauważyli dęboludy oraz leśne elfy czające się w lesie na południu. Nie są nam wrogie, ale jeśli naruszymy ich terytorium, sytuacja może się zmienić. Powinniśmy za wszelką cenę uniknąć konfrontacji z nimi. Wyczyśćmy ten region z zielonoskórych, a być może nawiążemy dobre i bardzo cenne relacje na nieznanym terytorium. Spiczaści nawet nam nie podziękują, zobaczysz. Nawet jeśli wolę nie zaczynać nowego konfliktu. Ta cała wyprawa i tak wisi na włosku bez tego. A w ten sposób pozbędziemy się tych, z którymi i tak nie będziemy mieć żadnej szansy na rozmowę. W takim razie załatwione. Wy badajcie tutejszy region i eliminujcie gobliny. A ja wracam na statek i sprawdzę tutejsze wybrzeże na zachód i wschód. Powodzenia. Mówiłeś mu, że nie ma tu surowców? Nie. Musimy więc żyć z tym, co zostawił w obozowisku. Przynajmniej złota nam nie zabraknie, bo widzę, że jeden z okrętów ciągle je rozładowuje. Może jest kupcem, ale doskonale wie, że do najemników przemawia tylko złoto. Naszym pierwszym celem jest goblińska wieża na południowy wschód. Zalecam ostrożność. Pamiętaj, że musimy też bronić obóz. Veles i Thor muszą przeżyć. Taki jest cel tej misji i obóz nie może zostać zniszczony. I trzeba zabić goblińskiego przywódcę, który znajduje się na południowym wschodzie. I nie atakować leśnych elfów. No to ruszamy. Co my tu mamy? 600 każdego surowca. Może dochód? No właśnie myślę, dochód. Odcinek. Handel. Nie. Handel brzmi ciekawie. Buffy do łuków też ciekawe. Mamy łuki. Mamy piki, no to może te buffy, nie, raczej do łuków, szczególnie do zasięgu bym zrobił. Dobra, może do limitu, będziemy robić najemniorów. Dobra, na razie sobie... Mamy już 12, to jest dużo dość limitu. Na razie sobie tu pogrupujemy. Piki pod 1, łuki pod 2. Tu będą do obrony. Veles. Ale trochę się chyba tnie. Niewykluczone. Dobra, co by tu jeszcze kupić? Albo czekamy aż się zrobi ten baw do łuków, no. Też można, czy jednak stream i nagrywanie mogą być trochę obciążające. No ale panie, to trzeba eksplorować i w ogóle. Złota przybywa. Czekam aż się baw zrobi do łuków, do zasięgu. Dobra, robimy też do obrażeń. Eksplorujemy. Najgorzej jak dostanę chorobę od goblina, więc... No wiesz, no to musisz sobie wtedy ekspić jednostki, żeby one się leczyły levelując. Spodziewałem się większego oporu, to tylko wysunięty posterunek. Zwiadowcy donoszą o kilku ciekawych miejscach. Na zachodzie zauważyliśmy kamienny krąg oraz grupkę goblinów, która go pilnuje. Być może znajdziemy tam coś ciekawego. Na wschodzie w kierunku wybrzeża widzieliśmy dymy ogniska. Warto byłoby to sprawdzić. Natomiast na południowym wschodzie zauważyliśmy umocnienia goblinów. Powinniśmy zebrać siły oraz, jeśli to możliwe, okrążyć wroga. W takim razie wiemy coraz więcej o tym miejscu. Działajmy.
się tym zajmę. No to może idziemy tu, na ten wschód. Znaczy wiesz, no ideą takich map jest raczej to, żeby chodzić w to miejsce, gdzie musisz pójść jako ostatnie, nie żebym coś mówił. No tak, od najłatwiejszych zaczynamy. Nie od najłatwiejszych, tylko żeby wszystkie dodatkowe jakby feature'y zeksplorować. Dobra, to robimy już najemniorów, może. Może buffixa zrobimy do obrażeń dla pików. O, są gobaski. No na razie mnie żaden nie zaraził, jest dobrze. No cóż. Potężne gobaski. Cinek, jakie mikro, nie no, nie wierzę. To jest jednak wyższy poziom umiejętności. W każdym razie nie wiem, czy widziałeś, jak grał Skowron. Nie znam typa. Nie kojarzysz, kto to. No taki jest taki jeden tutaj gość. Pewnych słów tutaj nie wymawiamy. A za używanie tego słowa rozumiem, że w komentarzu na przykład jest instaban na tym kanale. O, a więc tu był obóz elfów. Nic dziwnego, że nie wiedzą jeszcze o naszym przybyciu. Wszyscy są już dawno martwi. Gobliny musiały przejść ze wschodniej kniei, być może w nocy. Biedacy nawet nie widzieli, co ich zaatakowało. Parszywe, przebiegłe sukinkoty. Przeszukajmy obozowiska, może znajdziemy coś ciekawego. No dobrze, że nie przyszły z południa. Też pozdro dla kumatych. Ale mam 1000 złota. Muszę jakoś lepiej wydawać surowce, bo... Oj, w międzyczasie ktoś mnie atakował. No ta. Muszę rozłożyć. Zrób najemniorów tych pierwszych. Nie tych, tych za złoto. Tych za 200. Zrobiłem. Wózek wypełniony kryształem. Być może to był ich obóz, tylko kupcy, którzy szukali odpoczynku. Teraz już się tego nie dowiemy. Zabierzmy te kryształy. Może uda nam się potargować z najemnikami przy ich pomocy. Otrzymujesz 400 kryształów. O, teraz cię na płonące stać będzie. Płonące, które są od T2. A, i dlatego ich nie ma. No to kryształ może jedynie... być nieźle. Nie, do najemników. No niby jo. Albo limit sobie zwiększyć. Nie, raczej buffa. Dobra. I nie chodzi o tych najemników, tylko o tych pierwszych, tych losowych. A, no w sumie tych, można się pobawić. Tam możesz na przykład karzełka dostać. Albo Manticore. Manticora to jest chyba... miejska legenda. Panie, strzelaj, pan to nie grać, nie będzie driftował. Aj, choroba wchodzi. Dawaj najemniorów. Jakbyś dostał, albo nie wiem czy... Nie, oczko płomienia to jest z drugiego. Nie, Manticora naprawdę wychodzi z tego pierwszego najemnika. Ostatnio nawet był filmik, na którym to było widać. Serio? No to właśnie. Manticora na goblaski. Tak. Ja walczę, ty płacisz. Tak. Ja walczę. Ty płać, ja walczę, ty płać, ty płacisz, ja walczę, najemnik, do wysokość. Dobra. Baczność, tak jest. Eksplorujemy więc. No ja bym zalecał jednak eksplorację z zachodniej strony jako pierwszej, ale...
Głównie dlatego, mówili, że... Mówili o wschodzie najpierw, ale o zachodzie też mówili. Ale fajnie byłoby nie popełnić tego błędu, co... Co? Poprzednicy. Ponieważ poprzednicy właśnie eksplorowali to, co trzeba. No i misja niestety się skończyła przedwcześnie. Więc ciekawie byłoby zobaczyć tą mapę z wszelakiej perspektywy. No to idziemy teraz na zachód. Tak jest. Tak. Gotowe. Ja walczę, ty płacisz. Badania zakończone. Coś tam jest. Totemy. Przywrócić totemy orkom? Totemy? No, totemy są jako opcja, ale one mają chyba jakieś monstrualne obrażenia. Więc... Teraz będę miał za darmo prawie najemniorów. Nie, no za 50%. To sobie zrobimy. A pancerza to się nie opłaca prawie w ogóle. To prawda. Dobra. Ty płacisz, ja walczę. W sumie tak realnie na Goblaska chyba, który ma ile obrażeń? 10? 12? To jeżeli masz pików, którzy mają armora... ile Goblasek ma obrażeń? Pokaż jakiegoś. Jak będzie? 10. No to na niego zrobienie plus 5 do armora dla pikinierów to w ogóle nic nie da. To w ogóle nie zmieni obrażeń, nawet o 1. Ja walczę, ty płacisz. Dla ciebie. A nie chcę ich używać, bo mi ich potrują. Ja bym ich ekspił, tak szczerze. Ja walczę, ty płacisz. Badania zakończone. Służę temu, kto zapłaci najwięcej. No, zrobiło się już. Dawać mi to. Za stówę. Dawaj tych z prawej, no to będzie ciekawsze. Ja mi zablokują. Razy, panie Cinek. Lewym i prawym naraz kliknij na to. Nie, nie chcę tak dużo. Jakby mi atakowali bazę, to trzeba szybko zrobić najemniorów. Ja się tym zajmę. No nie wiem. Ja walczę. Ło, tam jakieś te. Totemy. Totemy. Wygląda na to, że tutejsze gobliny to nie jedyny nasz problem. Musimy być ostrożni, wróg może przyjść także stąd. Na razie zabijmy tutejszego goblińskiego wodza, tak zwanego Warbossa. Później zajmiemy się szamanem. Zgadzam się. Ty płacisz, ja walczę, płacisz. Gotowe. Ja walczę, ty płacisz. Gotowe. Jestem twoim strzelcem. To będzie cię kosztowało. Dobra. Ja walczę. Tu nie idziemy chyba w dół, bo tu będą leśne elfy. Na południowy zachód. Tak mówili. Zawsze możesz to odkryć i sprawdzić, co się stanie na przykład jak... Kusznika dostałem. Kusza to fajnie, już na buffach. 25 obrażeń, 12 zasięgu. W normalnym buffie. Nie, chodzi mi o to, że... No właśnie, jak... Gdzieś... Ja! Dwa te ogłuszenia! Prawie by zginął. No to by była... W sumie masz, odcinek, nie powiem, że nie masz dobrej tradycji tracenia postaci specjalnych, jako że graliśmy kampanię w jedynkę. Natomiast chodzi mi o to, że jak tam są te leśne na przykład, no to właśnie może ciekawie będzie zeksplorować, co się stanie, jak pójdziesz się z nimi naparzać. Metalu nie dostaję, to już tego nie zrobię. Już tylko najemniorów, jak złoto. Po korale możesz kliknąć. Twoje budowle zostały. Gopszutery chyba. Tak. Najemnik do usług.
Najemnik do usług. Gdzie mój kłośnik potężny? Najemnik do usług. Ty płacisz. Tak? Jak oni to sobie weszli? Wskaż drogę. Z wodzowie czy zwykłe goblaski? Dla ciebie, panie. Warbossowie to potężni. No zostaw łuki za murem i chodź najemnikami. No cinek. Łuki dobre do obrony. Łuki są dobre do obrony, jak stoją za murem, bo walą w to co. Znaczy w sumie na gopszutery to niekoniecznie, ale. No może. No nie wiem. Limit. Masz zbyt wielu ludzi. To zrób tego pojedynczego, to on ci wyjdzie. Kamień mi chyba nie przybywa, albo przybywa mi tylko mało. Nie przybywa. Zrób tego pojedynczego, bo on ci wyjdzie, nie będziesz miał limitu. Najemnika. O, poza tym tego... to jest poza limitem. Wiedziałeś nie o jest. Tym? Że masz nie limit, jestem... a i tak ci wyjdzie. Ale to od shiftu i tego, co masz. No jo. Jak to zrobić, żeby kilka z kontrolem? Lewym i prawym. To inaczej się nie da z tym. No nie, umiem. Nie no. Lewym i prawym naraz. Naraz. Uuu! Ale to dwa tylko mogę, tak? Nie da się więcej, no. Nawet Cinek czasami się czegoś nauczy. Twórca materiałów potężnych. Kto by pomyślał? Wiesz, że w ten sposób możesz na przykład jak dowolnego buffa kliknąć dwukrotnie? Na przykład tę piątkę? I ona normalnie wejdzie w kolejkę i ci spali surki, ale nie zrobi się druga. To się opłaca tylko dla tych buffów i dla czarów. Dobra, eksplorujemy. Ale znowu w tą stronę, baśniaczku. W porządku. Ja się tym zajmę. W porządku. W złą stronę. Ale tam są leśne elfy tu. Ale no to trzeba sprawdzić, czy są, a kto wie, że są. Ja nie widziałem. O, topora dostałeś. Nie, topory. Ale ciekawe, czy jednym toporem by szło to wymikrować wszystko. Czy nie, no gobaski szybkie jednak. I gopszutery to też średnio. Ja walczę, ty płacisz, ja walczę. Gotowe. Ja walczę, ty płacisz. Gotowe. Badania zakończone. Ja walczę, ty płacisz. Gotowe. To będzie cię kosztowało. Coś tutaj jest. Puste wozy wypełnione po brzegi metalem. Najwidoczniej elfy też się odpłacają goblinom. Na to wygląda. Zabierzmy ten gobliński metal. Być może uda nam się go wykorzystać na ulepszenie broni i zbroi dla naszych żołnierzy. Czuję, że jesteś blisko goblińskiego szefa. Dlaczego tak uważasz? Bo gobliński smród jest coraz mocniejszy. Możesz mieć rację. Otrzymujesz 600 metalu. Chcą mi szefa zabić goblińskiego. To jest kampania na czasie. No i do szefy idą. Szef z szefami nie ma żartu. No możesz w teorii armora kliknąć, ale nie wiem, czy się opłaca. Żeby ten metal spalić. Kamienny wyszedł potężny. Kamienny, no to już... To easy win. Easy. Jeszcze odporny... A nie, on z nie jest na obu. W sumie na gobliny to jest średnie. To jakiś skorpion, co? To będziecie kosztowało. No, czasem są skorpiony w lesie. To łukami ich nie porobię, to problem. Robisz, porobisz. Jak pokazały dzisiejsze gierki, łuki nie są takie złe na skorpiony. Widzisz, jestem poza limitem, 24 na 22. I mogę tak najemnika robić w nieskończoność, najemnika. To prowadzi do zatrważających wniosków. Że Imperium to rasa, która się może najlepiej zestakować. Bo możesz mieć 1000 jednostek na przykład. Nie, co prawda nie masz gwarancji, że giery wtedy nie wywali, ale
1000 jednostek randomowych raczej porobi na przykład jakichś generałów. Porobi na przykład, nie wiem, 250 limitu jakichś, nie wiem, demona albo czegoś. To będzie cię kosztowało. Ja walczę. No, tu coś jest. O, go przutery widzę. Służę temu, kto zapłaci najwięcej. Daj mi coś do roboty. Łamać karki. Tak? Wskaż drogę. Tak? Oj, tu są leśne elfy, to ja tu nie chcę iść. No ale nie kusi cię na przykład, żeby sprawdzić, co się stanie, jak pójdziesz? Może ty grasz w, nie wiem, jesteś cinek, jesteś najbardziej nietuzinkowym graczem, nie słuchasz, nie podążasz za sztywnymi schematami i oczywistymi rozwiązaniami. Szkoda, że nieodporny na strzałki, w sumie useless. Ja nic nie mówię, ale może niekoniecznie teraz, ale ja bym tam poszedł, zanim bym poszedł tam, gdzie się kończy misja. Nie wiem, gdzie się kończy misja. Myślałem, że tu się kończy właśnie. Tutaj też były walki. Wydaje mi się, że jeśli pójdziemy dalej tą ścieżką, to będziemy mogli obejść umocnienia goblinów. Tak, dokładnie to miałem na myśli. Możemy zaryzykować. Gdy tylko zabijemy szefa, reszta gobastków rozpierzchnie się. Służę temu. No tak, bo chodzi o to, że... Dobra, jak będziesz się, żeby nie spoilerować, jak będziesz się zbliżał, to ci powiem, żebyś nie szedł dalej, bo tam jest koniec, bo ja widziałem, jak ta kampania, ta misja została zagrana i doszło tam do przedwczesnego jej skończenia, co byłoby stratą. Tu bym już nie szedł, no. Ale ta misja się może też przedwcześnie skończyć, jeżeli ja jej nie skończę. Dlaczego? Bo leśne elfy mogą zabić tego wodza przede mną. Już nie, tak było. No leśne się nie ruszają, co? Było tak. Nie no. Jak ja widziałem, jak to było grane, to ktoś poszedł tutaj, wyjaśnił to i misja się skończyła. Ale na tym polega, już wszystko odkryte, co miało być odkryte. Mapy zostało do odkrycia, no cinek. Ale tam są leśne elfy, które kampania mówi, żeby ich nie atakować. A jakbyś jednak poszedł od lewej góry tam, może tam też będzie coś innego. O tu, tam krąg kamienny, też coś miało tam być. Tam. Myślisz? Jakiś szaman miał być, a gdzie jest? No cinek, no. No to jeszcze można tam zobaczyć. Tu se zostaw chłopaków. Jakby co. Póki co to jeszcze mi brakuje. Tego nie zrobię, to muszę poza limit wychodzić. Dobra. Dawaj kamiennym na drifcie. Ruszaj! Wasza wysokość? Dobry pies! Ty płacisz, ja walczę. I tu chłopaków zostaw. No po co kończyć, jak jeszcze te rzeczy są do jak to... Ta kampania, przypuszczam, że jej ideą nie jest jakieś tryhardowanie, żeby jej skończyć, tylko raczej takie... Ale ja nie tryharduję. No nie, ale... Czy tryhardowanie? Czy to jest w ogóle możliwe? No chyba, że gra na Artura. To zawsze. No i tu na przykład coś na pewno. Na pewno to będzie jakiś event. Kamiennym do kamienia. Wygląda na to, że kiedyś spotkały się tu dęboludy. Najwidoczniej gobliny pomordowały już wszystko, a reszta drzewiastych uciekła. Weźmy trochę z tych kamieni, może nam się przydać w rozbudowie obozu. To dobry pomysł. 300 kamienia, no to teraz? No proszę. Jedynie... No mogę kliknąć. Trochę będzie minostka mam. Minosy, dwie jednostki. No, to nie ma żartów. Szef idzie. Trzech szefów aż. Minos, nie no, go przuter jeszcze strzela. Dawaj go przutera, bo szefów nie porobisz. Dawaj tymi specjalnymi.
No, minusem go shootera. Będzie ciężko. O! Ej, no ty coś masz z tymi studami. Czyżby tutaj Drake modyfikował tą kampanię i zmieniał szanse na kryty? Barbę mam. Do wieży. No i dawaj tam czekam dalej. Czekam na limit. Gdzie był ten krąg? A nie wiem, czy to 5, nie? Tutaj 5 czy nie? No 5 chyba, nie? Za dużo ci nie da ten limit. No i, no i weź tam leśnych. No, a da się zapisać? To zanim pójdziesz do leśnych, jak chcesz, to może zapisz. Bo może być tak, że w niektórych grach tak jest, że na przykład rozwalisz coś, czego nie miałeś, to może się okazać, że przegrałeś. Więc nie, też no trzeba już kończyć, nie przedłużać. Jak nie przedłużać? No, no pół mapy nie zeksplorowałeś, ścinek. No mnie tutaj skończą. No jak skończą? Kamienny się wyekspi i porobi. Po prostu zeksploruj co i będzie jak rozwalisz leśne. To jest ciekawe. Raczej one mnie rozwalą. Czy twórcy przewidzieli taką ewentualność? Co mam robić? Nie, ci szefowie naprawdę potężni. Uważaj na kusznika. Widzisz, tutaj nie ma się co bawić. No nie, no nie wierzę. Kamienny to porobi. Jak zbierzesz armię, to możesz z 10 najemników możesz zrobić, jak ci wszystko padnie. To zawsze się wybronisz. Po prostu zbierz całą armię i pociśnij leśne. Nie, leśnych nie można atakować, trzeba się trzymać kampanii. Fabuły. Ale ty i tak nie odkryłeś wszystkiego, jest jeszcze pełno nieodkrytych miejsc. O, tu na przykład, tu w dół od tego kręgu. Miał być jakiś szaman i nie ma go. Szaman może tu będzie. Nie wiem. Kto zapłaci, choć się domyślam. Ty płacisz. Gotowe. Ja walczę, ty płacisz. Gotowe. To będzie cię kosztowało. Gotowe. Ja walczę, ty płacisz. No i to rozumiem. Tak? No. Ja walczę. Tędy, no, no. Tu se radzisz. Kamienny zaraz się wyekspi i porobi. Służę temu. No tu byłeś już, teraz w dół. Twoje budowle zostały zaatakowane. Bierz ich. Zawróćcie, albo spotka was gniew tego lasu. Powinniśmy stąd iść jak najszybciej. Nie chcemy rozgniewać leśnych elfów. No jak ktoś na przykład nie lubi leśnych, to co? Trzeba nie będziemy sprawdzić. Tego robić Marcinowi, Rusherowi. Wszyscy trzeba lubią leśne elfy. Trzeba sprawdzić, co się stanie, jak rozgniewasz leśne. Może jakieś będą pioruny z tego? To wie. Nie wiem, ja bym sprawdził, no ale... Rozumiem, że... To... Boisz się rozgniewać potężne leśne. Dokładnie. Dobra, co tu się dzieje? Dobra. Gotowe. Ja walczę, ty płać. Służę temu, kto zapłaci najwięcej. Gotowe. Tak? Jeszcze można tutaj iść. Ty płacisz. Nic nie ma. Znaczy nie, było coś tam widać. Chyba jakaś ta wieża goblinów czy coś. Kamień by się jeszcze przydał. Wskaż drogę. Rób kolejnych tych najemniorów. Robię najemnik z najemnika. Ich losowych robisz? Tak. Gotowe. No, dobra. Coś wyszło. Co ci wyszło? 27 masz. Wężolu. Dobra. Ty płacisz, ja walczę.
A coś stąd się respią. No się nie wiem, czy to jest kwestia w budynku, czy... Myślę, że one się respią gdzieś też na krańcu mapy. Czyli wilczy najlepszy na gobaski, no. Bo jednak odporność na obuch, to on obrywa od nich, czy ile on ma zbroja? Wesia 3 plus odporność. Nie no, to on obrywa po 5, po 1 albo 2. No teraz stuna dostał. Może trochę więcej oberwać. No, po jeden obrywa. Normalnymi ciosami. No dobra, tu rozwalone. Jeszcze w prawo możesz iść, w prawo górę. O, tu. Też coś może tam być. Ty płacisz. Twoje oddziały zostały zaatakowane. Wyjdź do księżyca. Dobry pies. Wyczuwam krew. Bierz ich. Biegnij. No jeszcze 6 ekspa potrzebujesz. Wyjdź do księżyca. Na wilczym. Tak. O, tam wyżej coś chyba jest ciekawego. Gotowe. Jakieś budynki. Ty płacisz. O, chatka. Może też mniej go blasków zacznie przychodzić. Gotów do ważenia. Karzełek! Jednak. Jednak. No, gdyby nie to, że w sumie dochodzi ci złoto, to... Ale teraz na przykład jakby mieć ten... handel, no. Biały no. Krzak. I co w tym dziwnego? Znam pewną legendę. Skróć do minimum. Mamy ważniejsze rzeczy do roboty. W lesie może być driada. Miejmy nadzieję, że nie postanowi włożyć nam noża w plecy, gdy rozprawimy się z goblinami. Myślę, że jej nie spotkamy. Zróbmy, co mamy zrobić i znajdźmy dobre miejsce na osiedlenie. Do roboty. Ty płacisz, ja walczę. Twoje oddziały zostały zaatakowane. Minus ci padł. Jak w jedynce. Tam się to jeden nazywał minus? Dobrze pamiętam? No był minus w jedynce. No był, był. Ja nie mógł paść. Nie mógł. No, mam te flashbacki. I on był najemnikiem. Jak może minus być najemnikiem? Jak najemnikiem? W ogóle minusa głos oryginalny z Zinki został bezczelnie. Zakoszony i teraz głos rycerzy tych pierwszych, to jest głos oryginalny Minosa z jedynki. A głos szermierzy to jest głos Roberta, co jest disgrace, że takie szykszitowe jednostki. I dostałem poziom na wilczym, a tak mało HP mu wróciło. No właśnie dziwne. Oczywiście mało. Z 15 mu może wróciło. Ale wilczy jednak mocarny z tą odpornością. Wow. To mi się wyłożyli. No to rób kolejnych. No, teraz mam miejsce. Najemnik do usług. Najemnik do usług. Aż tyle to nie masz. Tak naprawdę mógłbyś ich na rally pointcie ustawić. Jeszcze nie ile ci tego złota dochodzi. O, ale tu fajnie widać, ile złota dochodzi z jednego karzełka. Jeden. Ale jeden jest prędkość chyba średnia. Na 2 sekundy chyba jeden. Wskaż drogę. Albo na 3 nawet? Dobra, teraz to już wszystko odkryte. Ty, to mało dochodzi z tego karła. Gotowe. Myślałem, że jakoś szybciej. Ja walczę, ty płacisz. No nie wszystko, jeszcze rejony leśnych nie są odkryte. A weź tam wjedź tylko, nie musisz ich zabijać. Wjedź tam jednym najemnikiem na Hama. Na drifcie. Nie mówię, żebyś tam zabijał coś. Znaczy, ale ja bym zapisał jednak przed. Twoje oddziały zostały zaatakowane. Czy nie? Bo leśne mogą się oburzyć, że wjechałeś na ich święte tereny, czy coś. Nie wiem. O.
No i nadam, dawaj na drifcie tym najemniorem. O, albo z Sukubem ze skautuj, no. Sukub na Gobaski to już wyjaśnię. Totalnie. Tych bym cofnął na razie. Nie wiem, czy to nie będzie koniec, jak to zniszczysz. Albo Sukubem, nie, to lepiej Sukubem. Bo Sukubem odkryjesz, wiesz... Właśnie tam. Jakby możesz przez drzewa latać. O, łucznik. Ej, jakbyś miał coś z maną, to byś mógł też te dusze zabijać. Tak, właśnie patrzyłem, czy coś. O, no na drifcie dawaj. Albo sukubem. To jest ciekawe, czy tam coś jest, czy nie. Co się stanie, jak tam wejdziesz. Ciekawość to pierwszy stopień do piekła. Dlatego lecisz sukubem. No, ale nie, no te łuki to ty omiń. No. Wydryftował. No, jaki pro. Cinek to jednak dobry drifter. No, do samego rogu. Nie, no to moim zdaniem jest ewidentnie tak, żeby... Ło! Co tu jest? Moim zdaniem to jest... Albo jeszcze wieże? Dawaj w lewo bardziej. W lewo. Nie, no to i pojedyncze łuki to możesz pokasować. Lepiej tam nie wchodzić. Nie no, dawaj do rogu, to jest ciekawe. Karzeł. To jest chill. Do rogu samego. Z jakiego ogłuszenia jest... wchodzą, paskudne. O, rycerz też mega dobry. No te leśne potężne, to trzeba by ich porobić. Co, oni zostaną z najlepszą armią na mapie? Oczywiście. No jak? Leśne? Czego ci trzeba? O! Jakieś skorpiony. Twoje budowle zostały zaatakowane. No wiesz co, skorpiony to już można? Patrz, jaki mam limit, 42 na 27. Czemu nagle? Czekaj, co? No nie wiem, czy skąd takie duże. Czemu nagle 40? Weź kontrol A na duś. Ej, leśne ci doszły! Co? Gdzie oni są? A tu tutaj, ci jak zniszczyłem te, to mi doszły. To nawet nie było żadnego komunikatu o tym, historyjki. Ale ja właśnie padam. Nie padasz. Weź rycerzem to wyshiftuj. Już masz rycerza na full HP. Odpornego na fizyki, przypominam. Więc to wszystko? Dla ciebie, panie. Jedźmy! Wróg został pokonany. O nie. Co? Czarny? Który to był? No. Jestem wolny! Co teraz? Oni mają 0 expa, to nic nie da. Zjawa. Ej, do który to był czarny? A, to był ten od skorpionów, dobra. No nie rób tego. Eksploruj leśne. Dawaj, wymikruj leśne leśnymi. Się udało. No nie. Nie wierzę. No to tam na pewno coś było ciekawego. No widziałeś, co tam było, full army. No to no byś wymikrował. To by było ciekawe. O. Dobra. No to... Aż czwarty poziom uzyskałem.
I jeszcze experience. No nie, no nie wierzę, że to już Heron, to tym bardziej trzeba było na nich się ten grindować z teleśne. Ale ja no chyba nie powinienem dostać poziomów za te, dla bohatera, bo ta misja jest bez bohatera. Nie, no dostałeś za bonus chyba, nie wiem w sumie akurat. Wydaje mi się, że drugą misję powinienem na pierwszym levelu zacząć. Nie wiem. Ciężko... Nie, chyba nie, czekaj. Nie no bo musiałem bohatera wybrać, żeby wejść do gry, do potyczki. No, no to nie, więc no to jeżeli... on musi expić, no. No to trudno. No to charyzmu? Wszystko w charyzmę na razie, żeby nie mieć... co ja tutaj zyskuję? Nie. Kupca będę miał. Inteligencja... Nie. Kupca. Znaczy w charyzmę. Siła lub zręczność. Alchemię mam. To fajnie. Inżynier. Możesz opluć to w ogóle i po prostu dać OK i dasz na następnym poziomie. Ale to jak jest 15 poziom wymagany, tu 10, tu 25, to nie. To i tak nie, pewnie nie dojdę do tego. No to do morale. No chyba to. No to damy, ale i tak pewnie nie będzie z tego można skorzystać. No to dziękujemy za uwagę.